Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Jak tam już wyschłaś? No, ja się ostatnio czuję jak prawdziwa rowerzystka, bo już tyle razy w tym miesiącu jechałam na rowerze w trakcie ulewy, że wydaje mi się, że moje umiejętności naprawdę się poprawiają. Teraz musiałam jechać do Karoliny na rowerze właśnie jak zaczął padać deszcz, więc wyciągnęłam z szafy profesjonalną pelerynę. No, no tak. Opłacało się szukać peleryny, bo przyjechałaś w zasadzie sucha, nie? No prawie. Co prawda niestety moje buty tego nie przetrwały, ale wyschną. No więc jak spędziłaś ostatni tydzień? No byłam na wycieczce, wyobraźcie sobie, w środku tygodnia, ponieważ na Dolnym Śląsku, nie wiem czy wiecie, ostatnio był festiwal literacki, nazywa się Góry Literatury. To jest festiwal, który organizuje Fundacja Olgi Tokarczuk. Uh-huh. Swoją drogą bardzo głośny w ostatnim czasie z pewnych względów. Kto ma wiedzieć, ten wie. No właśnie, KMWTW, ale tak, bardzo kontrowersyjne wypowiedzi. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tej małej dramie, to googlajcie. Ale wiadomo, no słowa wyrwane z kontekstu zawsze można jakoś tam przeinaczyć, także cóż. Cały czas nie wierzę, że powiedziałam KMWTW. Okej. No i podczas tego festiwalu okazało się, że jest koncert Hani Rani. Jeżeli nie wiecie, to jest to wspaniała artystka, pianistka, która robi no, taką ciekawą muzykę. Taką klasyczną, ale współczesną, ale trochę elektroniczną. No i ja i mój chłopak, to znaczy my, jesteśmy fanami jej wielkimi, bo zawsze sobie w domu puszczamy jej piosenki. Właśnie na takie jakieś weekendowe poranki. Mhm. Ona się do tego nadaje, tak, to prawda. No i tak właśnie nawet rozmawialiśmy o tym, że kurczę, fajnie by było pójść na jej koncert i sprawdzaliśmy, że ona właśnie miała trasę koncertową w ogóle po całym świecie. Te jej bilety kosztowały jakieś tam gigantyczne pieniądze i koncertów w Polsce za bardzo nie miała, bo to była trasa jakaś tam właśnie, jak mówię, międzynarodowa. I nagle mi się na Facebooku pojawiło, że ona występuje na tym festiwalu za 50 zł bilety. Wow. I to jeszcze pieniądze za te bilety miały iść na rzecz pomocy Ukrainie, no nie? Mhm. Więc, jeszcze szczytny cel. No, także stwierdziłam, że koniecznie musimy jechać. Co prawda to było od Wrocławia jakieś tam 2 godziny. Chyba to była miejscowość Cinawka czy coś takiego, już nawet nie pamiętam. W zamku jakimś tam starym, więc myślę, no Boże, wspaniale, musimy jechać. No więc pojechaliśmy, no i bardzo fajnie było. Co prawda i tak wolałabym ją zobaczyć w bardziej takich profesjonalnych okolicznościach, w tym sensie, żeby to było jakieś takie miejsce, najlepiej by było na przykład w Narodowym Forum Muzyki, no nie w czymś takim, co jest przeznaczone do tego typu dźwięku. No tak, a z drugiej strony też sobie myślę, jak fajnie byłoby zobaczyć koncert takiej muzyki na przykład w małym klubie. W jakiejś przestrzeni bardziej do tego sprzyjającej, chociaż z drugiej strony wiem, że ona bardzo lubi w takich dziwnych lokalizacjach grać, więc na pewno dla niej to jest duża frajda. Także było super i polecam Wam, tak właśnie jeszcze dzisiaj rano sobie włączyliśmy jej koncert, bo teraz jakieś tam, nie wiem, kilka dni temu czy tydzień temu grała w Paryżu z większym zespołem, bo tutaj w tej Ścinawce to była tylko ona sama, a tam w Paryżu był taki mega wypasiony ten koncert i od razu go na YouTube wrzucili, jakoś tak profesjonalnie zrealizowany cały ten film, że to trwa tam prawie 2 godziny. No, także zobaczcie sobie, jeżeli jeszcze jej nie znacie. Właśnie mam wrażenie, że o dziwo, ona nie jest jakaś taka super powszechnie znana. No, na pewno w pewnych kręgach po prostu. Tak, no właśnie. Ale było tak, no bardzo, wiesz, romantycznie. Mhm. Mogę sobie wyobrazić, że tam się bujaliście. Fajnie, brzmi super. Ja niestety na żadnych koncertach nie byłam w tym tygodniu, ale nadal czas spędzałam z rodziną, z moją kuzynką, która przyjechała w odwiedziny, na co dzień mieszka za granicą. My obie nie mamy rodzeństwa, więc wiadomo, że zawsze celebruję, jak przyjeżdża i staram się angażować w rozrywki. Więc
Ja robiłam takie rzeczy, jak na przykład pływałam statkiem po Odrze. Naprawdę? Właśnie ostatnio myślałam o tym, że nigdy tego nie robiłam. Tak. Muszę to zrobić. Tak, byłyśmy na taki, to nawet nie był statek, jak oni to nazwali, taki mały katamaran, czy jakieś coś, jakieś taką dziwną miało to nazwę. Więc tak intymnie to było tylko dla kilku osób, bardzo fajnie. Pani opowiadała też o Wrocławiu, także no, nie mogę powiedzieć, że dowiedziałam się jakichś super nowych rzeczy, ale myślę, że dla turystów to też jest bardzo fajny aspekt takiej wycieczki mniejszej, że przy okazji właśnie ta pani kapitanka coś tam poopowiadała. Poza tym byłyśmy też na Sky Towerze, ponieważ z moją kuzynką przyjechała jej koleżanka, która nigdy nie była w Polsce, a tym bardziej we Wrocławiu, no więc moja kuzynka stwierdziła, że powinnyśmy ją tam zabrać, żeby sobie popatrzyła, wiesz, na Wrocław z góry. Tam też nigdy nie byłam na górze. No właśnie, ja też nie. Więc no takie typowo turystyczne rozrywki, no ale wiadomo, było spoko, więc... Bo tam jest jakiś punkt widokowy, tak? Tak, jest punkt widokowy, tak, na samej górze. Boże, no też tego nawet nie wiem, muszę się tam przejść. Szczerze, jeżeli ktoś ze Sky Towera nas słucha, w co mocno wątpię, mogliby to przygotowywać odrobinkę ładniej, mam wrażenie. To tam są po prostu takie gołe, białe ściany i szyby. Więc to tak wyglądam... No, okej. Okay. Mam nadzieję, że... Top of the Rock to nie jest. Nie, no nie, nie jest, nie jest. Zdecydowanie nie jest. Myślę, że dałoby się to bardziej jakoś tak odpicować i uatrakcyjnić. No ale wszystko przed nimi, tak sądzę. I sporo osób było, naprawdę kolejka czekała, żeby wjechać, więc... No ja rezerwowałam bilety specjalnie wcześniej przez internet, bo słyszałam, że tam często po prostu nie ma. Nie, jakby... Ciekawe. Byłam zdziwiona w sumie, no ale... Wiele jeszcze o tym Wrocławiu nie wiem. Tak, tak, tak. No właśnie i też byłam ostatnio na wycieczce po Ostrowie Tumskim i wiesz, po tych wszystkich miejscach i tak chodzimy i myślę sobie, no i co ja mam opowiadać? W sensie, no znam tam jakieś fakty, wiadomo, wiem mniej więcej co jest i tak dalej, ale no nie wiem, tak się dziwnie czułam, wiesz, jako przewodnik. Dało mi to do myślenia, że jak jeszcze w przyszłości będę miała kogoś oprowadzać, to muszę się lepiej przygotować. No. Zdecydowanie. Ale w sumie we Wrocławiu, jak się tak zastanowisz, to jest dużo ciekawych miejsc, na przykład pod względem architektonicznym chociażby, prawda? No Solpolu niestety już nie widać, ale jest to osiedle Wuwa, tak? No właśnie ja tam kiedyś zdarzyło mi się oprowadzać parę osób, w sensie oprowadzać po prostu z, nie wiem, z Wikipedią tak, chyba. No. Ale tam jest bardzo fajnie, no. Tak. I myślę, że tam też kuzynkę zabiorę, bo ona raczej nigdy tam nie była, a... Może też jej się to spodobać. Więc na pewno jeszcze kilka rzeczy ciekawych przed nami. Ale mam śmieszną historię a propos tego osiedla Wuwa, bo ja wiedziałam, że coś takiego jest. Lata temu ktoś do mnie rzucił tą nazwą. Ja tej nazwy nie znałam. Wiedziałam, co to jest, byłam tam nawet na wycieczce szkolnej, ale ta nazwa mi w ogóle w głowie nie utkwiła. I pamiętam, jak mi się głupio zrobiło, że nie wiem, o czym ktoś tam nie mówi. I potem się zorientowałam, że przecież to jest tam, gdzie właśnie dawno temu byłam, nawet na jakiejś wycieczce szkolnej czy czymś takim. Więc... Czyli znowu ten shaming. Tak, tak, tak. Oczywiście jakby nie było żadnego takiego, wiesz, shamingu na głos, ale ja się głupio poczułam, że nie pamiętałam tej nazwy, no. Tak jak ostatnio możemy powiedzieć, śmiałaś się ze mnie, że nie. Pierwszy raz w życiu użyłam pomadki do ust jako różu. I Karolina miała taki ubaw ze mnie, co? Ty to pierwszy raz zrobiłaś? No, a wiesz dlaczego? Dlatego, że obserwujemy tą samą panią Katie na Instagramie, nigdy nie pamiętam jej nazwy, Katie Jane Hughes, ona się nazywa? Katie Jane Hughes, no. Podlinkujemy, pani jest super i ona wiecznie to robi i my tyle razy już o niej rozmawiałyśmy, że ja byłam zdziwiona i nie, że się śmiałam, po prostu wysłałam wiadomość. Nie, no to dlatego, że po prostu ja nigdy nie używam takich pomadek kolorowych, które by się nadawały na różną, bo przecież beżowym sobie nie będę smarować po twarzy. Może, a co? A teraz właśnie używałam takiej, no, lekko czerwonej i stwierdziłam, spróbuję jakby to. No, no i wyglądało pasowało świetnie, więc myślę, że powinna się robić to częściej. No właśnie teraz tak robię, znaczy nie dzisiaj, bo wiadomo, dopiero co się wyczołgałam z domu, także nie miałam czasu na makijaż. Dzisiaj jesteśmy w strojach roboczych. Generalnie cieszę się, że uczesałam włosy i umyłam zęby, także na tyle mogłaś liczyć ode mnie. Okej. Okay. A nawiązując do ostatniego odcinka, właściwie głupio mi się zrobiło, bo dzień przed tym, jak ten nasz odcinek był live, czyli powiedzmy we wtorek, skończyłam oglądać Teda Lasso. A, no. Więc to, co powiedziałam w poprzednią środę,
było właściwie już nieaktualne, wiesz o co chodzi. Tak. I myślałam napisać na Instagramie czy coś, a mówię, nie, dobra, i tak pewnie nikogo to nie interesuje, to powiem dzisiaj. Że tak jakby w sumie trochę cofam to, bo faktycznie jak się przy tym serialu usiądzie i obejrzy się go tak na raz, no bo nam się jakoś tak potem wkręciło właśnie, że chyba w poniedziałek i wtorek oglądaliśmy tak non-stop. Że naprawdę już wtedy poczułam, że lubię tych bohaterów i tak dalej, a wcześniej jak o tym mówiłam, to oglądałam tak w kratkę, że nie byłam tak, wiesz, w to wkręcona. Ale jak właśnie obejrzałam już wszystko, to stwierdziłam, kurczę, jednak ten serial jest fajny i tak potem następnego dnia, jak już nie było tych odcinków, to mi trochę tego brakowało. Ale jakoś w ogóle komentarzy na ten temat nie dostałyśmy, więc mi się wydaje, że to Apple TV jest mało popularne jednak, bo nikt nic o tym nie pisał. Czy tam, wiesz, nie rzucali się ludzie do mnie, że co, nie lubisz Ted Lasso? A to się czasem zdarza, czasem jak coś powiemy. Czasem się zdarza, tak. Ale to bardziej tyczy się takich kultowych, mam wrażenie, seriali i produkcji, nie wiem, filmów i tak dalej. Ale a propos wiadomości, które dostałyśmy w tym tygodniu, to chciałam bardzo podziękować kilku osobom, które napisały do mnie, że Karolina, jeżeli lubisz Dakota Johnson i jeżeli lubisz taki styl filmów jak ten Cha-Cha Real Smooth, to musisz obejrzeć film Sokół z masłem orzechowym. I po prostu wydaje mi się, że te osoby, które mi to napisały, to po prostu czują to samo co ja. Bo ja wiem, że ten film istnieje. Już dawno go chciałam obejrzeć. Nawet chyba on był kiedyś na jakimś festiwalu we Wrocławiu, ale jakoś tak zapomniałam o nim. I teraz wiem właśnie, że jak będę mieć wolne tam 2 godziny, to sobie go włączę, bo on jest chyba na którejś tam platformie. Chyba na Kanal Plusie czy coś takiego. No w każdym razie, na pewno gdzieś jest dostępny. Bo właśnie tam gra Dakota Johnson i to jest właśnie taki film w miarę niezależny. Także tak, wiem, dziękuję bardzo, że mi przypomnieliście o tym. I dopisałam będę sobie oglądać, właśnie. No. Co prawda tam gra ten problematyczny typ, Shia LaBeouf, no ale dobra, powiedzmy, że nie będziemy na niego zwracać uwagi. Tak, ja po prostu mówię na niego Shia, bo nigdy nie podpadam. Shia. Nigdy nie, to jego nazwisko mnie jakoś mi ciężko je wymawiać zawsze. No dobrze. Ja w tym tygodniu obejrzałam film, w sumie za namową naszej instruktorki Pilates Kasi, którą pozdrawiamy, ponieważ oczywiście widziałam, że on wyszedł na Netflixie, ale w ogóle nie miałam humoru na takie rzeczy. I właśnie jak byłam ostatnio na Pilatesie, to Kasia się mnie pytała, czy już go widziałam. Powiedziałam, że nie. Powiedziała, że wciągnął ją nawet. Więc stwierdziłam, dobra, obejrzę. I mówię tutaj o filmie dokumentalnym Netflixa, który nazywa się Girl in the Picture. W ogóle nic o tym nie wiem, chyba mi to umknęło. Nie, no to ja widziałam, natomiast tak jak mówię, jakoś na początku w ogóle jakoś mnie nie ciągnęło, żeby to zobaczyć. Ale stwierdziłam, dobra, skoro słyszałam, że nie jest zły, to spróbuję. I faktycznie nie zawiodłam się, muszę ci powiedzieć. Oczywiście, no to jest film dokumentalny zrobiony przez Netflixa, więc to nie jest jakieś dzieło kinematografii, jeżeli chodzi o wygląd tego filmu i tak dalej. Natomiast historia jest niesamowicie wciągająca. Zaczyna się od tego, że znajdują młodą kobietę przy drodze w okolicach bodajże Oklahoma City i ta kobieta trafia do szpitala i wkrótce okazuje się, że tak naprawdę nie wiadomo, kim ta kobieta tak naprawdę jest. Tam się dzieje wszystko. Morderstwa, porwania, podszywanie się pod innych ludzi. No, strasznie mnie to wciągnęło i przede wszystkim bardzo mnie to poruszyło, bo jest to historia strasznie smutna. Bardzo popłakałam się na koniec. Więc jeżeli zastanawialiście się, czy obejrzeć, to sama historia jest bardzo ciekawa. A jeżeli widzieliście, to jestem ciekawa, co myślicie? Tak mówię bardzo ostrożnie, bo nie chcę za dużo zdradzić, ale po polsku film ma tytuł Dziewczyna ze zdjęcia i tutaj mogę z Filmwebu przeczytać jedno zdanie. Znaleziona przy drodze umierająca kobieta zostawia syna, mężczyznę podającego się za jej męża i tajemnica, która okazuje się koszmarem. Poza tym zaczęłam też oglądać serial dokumentalny na HBO Max. Myślę, że widziałaś go. Mówię tutaj o Ku przepaści, Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin. Ja go nie widziałam, ale ostatnio właśnie chyba mi się wyświetlił i tak myślę, kurczę, dlaczego ja jeszcze tego nie oglądałam, ale jakoś tak, nie wiem, nie miałam czasu ostatnio. No właśnie, też nie zawsze się ma nastrój na tego typu rzeczy, prawda? Nie obejrzałam jeszcze całego, natomiast jest to film, który opowiada o kościele, można powiedzieć, który się nazywa Remnant Fellowship i jego założycielką jest właśnie Gwen Shamblin i ona założyła też taki chrześcijański program dietetyczny, który się nazywa The Way.
Way Down workshop. No generalnie jakaś chora głowa, po prostu nie wiem, co tam się odwala. Będę mogła się w pełni wypowiedzieć, jak skończę. W każdym razie to są dwie rzeczy, które w tym tygodniu widziałam lub zaczęłam, które były warte uwagi. A ja mogę wam powiedzieć, jaką ostatnio czytałam książkę. Książkę pod tytułem Tell Me Lies, Karoli Lovering. Byłam zaskoczona, jak zobaczyłam, że ją czytasz, bo jakoś tak mi się wydawało, że to nie w twoim stylu książka. No tak, ale nie wiem właśnie, dlaczego ją w ogóle znalazłam. Chyba gdzieś tam na Instagramie ktoś ją polecił, a że ostatnio ciężko mi się zabrać do czytania takich bardziej wymagających książek, no to stwierdziłam, że ona może być taka lekka. I może powiem mniej więcej, o czym ona jest. Jest to książka, która obecnie jest po angielsku, bo wyszła niedawno, ale myślę, że niedługo zostanie przetłumaczona na polski. Bo po angielsku napisali, to ci też wysłałam chyba to, że to jest Thrilling, Sexy, Coming of Age Story. Tak, napisałaś, że znalazłaś coś, co mi się na pewno spodoba, czy coś takiego, no. No, więc naprawdę, no w sumie myślę, że ten opis jej pasuje. Dodatkowo bym powiedziała, że jest to bardzo irytująca książka pod tym względem, że nawet napisałam na Goodreads moją mini recenzję, że chyba nigdy nie spotkałam się z tak irytującymi bohaterami w książce, ale to dlatego, że coś mi to przypomina, jakby wiesz, w moim życiu. Dlatego wydaje mi się, że ta książka no, jest denerwująca, fabuła cała jest denerwująca, bo masz ochotę po prostu wziąć tą główną bohaterkę, nią tak potrząsnąć, powiedzieć, obudź się dziewczyno, bo ona cały czas popełnia jakieś, znaczy podejmuje jakieś głupie decyzje, ale oczywiście chodzi o miłość, toksyczny związek. Dziewczyna jest w wieku tam, no chyba ma około 20 lat, bo oczywiście historia się tam trochę przeplata z tego, jak już ma 30 lat i wspomina to, co się działo wcześniej, kiedy poszła na studia. No i tam poznała chłopaka, z którym była w takiej dziwnej relacji. Ona oczywiście była w nim zakochana, a on, no nie wiem, jakie były jego uczucia, ale ciekawe jest to, że książka jest napisana, niektóre rozdziały są napisane również z jego perspektywy. Mm-hmm. Więc z jednej strony nie powiedziałabym, że jest to nie wiadomo jak wspaniała literatura, bo wiadomo, jest to taka książka właśnie bardziej, którą można sobie tak szybko przeczytać. Ale z drugiej strony wydaje mi się właśnie, że dla osób młodszych od nas... Żałujesz, że nie miałaś tej książki. No, tak poniekąd, no nie, no bo wiadomo, no nie wiem, czasami się spotyka w swoim życiu taką toksyczną osobę i w głowie się jakoś tam wyobraża, że no nie, ta osoba jednak jest wspaniała i interpretuje się wszystkie te beznadziejne rzeczy, które ta osoba robi w taki po prostu naiwny sposób. Pamiętasz mój ulubiony film He's Not Dead Into You? No właśnie, no to jest może coś w tym stylu. Więc no ciekawe, myślę, że tak właśnie dla osób, które mają tam, nie wiem, 18, 20 lat, no to by była super książka, żeby przeczytać. Ale dlatego stwierdziłam, że może wam o tej książce powiem, ponieważ powstaje na jej podstawie serial z Hulu. I to jest też ciekawa historia, bo ta aktorka Emma Roberts, ona ma swoją firmę produkcyjną, która nazywa się Belletrist. I ja w ogóle to konto Belletrist obserwuję na Instagramie, bo to właśnie oni tam jakby mają taki klub książki. Teraz właśnie doczytałam, że Emma Roberts i ta jej firma produkcyjna zajmuje się właśnie adaptacją literatury. Mhm. I to będzie ich pierwsza produkcja, więc wzięli tą książkę i robią z niej serial. I całkiem fajna obsada tam będzie, bo główną bohaterkę będzie grać ta nastolatka, nie pamiętam niestety imienia tej aktorki, ale jeżeli oglądaliście serial Nine Perfect Strangers na Amazonie, no to właśnie ta aktorka, która tam grała tą nastolatkę i ona jest bardzo fajna, podobało mi się jak ona tam grała, także ciekawe. No pewnie jak ten serial wyjdzie na Hulu, no to myślę, że niedługo też pojawi się w Polsce, bo teraz jak mamy ten Disney Plus, to tam myślę, że te produkcje też będą się pojawiać tak z Hulu. Tak sądzę. No dobrze, to już wiemy na jaki serial czekamy od Hulu. A jeśli chodzi o klub książki, to odbędzie się on za tydzień. No dobrze, to teraz czas na opowieści kryminalne. Ja dzisiaj zaczynam. Tak. A, sorry. Dokładnie. Sama się zapowiedziałam. Bardzo dobrze. Także przechodzę od razu do rzeczy. Opowiem wam o 17-letnim seryjnym mordercy. Harvey Robinson, mając 17 lat, miał już na swoim koncie 3 morderstwa.
Pochodził z Allentown w Pensylwanii i dorastał w dość problematycznej rodzinie, bo jego ojciec był alkoholikiem, który znęcał się nad jego matką i w końcu ich opuścił. Ojciec w ogóle był muzykiem jazzowym, który w 1963 roku został skazany za pobicie na śmierć jego ówczesnej partnerki, która nazywała się Marlene. Podobno ta 27-letnia kobieta była prawie nie do poznania, kiedy ją znaleziono. Więc no naprawdę to było bardzo brutalne morderstwo. No i właśnie tutaj niektórzy wyciągają takie wnioski, że po prostu poszedł w ślady swojego ojca. Ale zanim do tego doszło, to Harvey na początku swojej edukacji radził sobie nieźle w szkole. Był wysportowany, dobrze mu szło właśnie na takich zajęciach, wiesz, z WF-u naszego. Podobno zdobył też jakieś nagrody za eseje, jakie napisał. Ale bardzo szybko zszedł na tą złą drogę, bo już był wielokrotnie aresztowany właściwie od najmłodszych lat. Bo pierwszy raz był aresztowany, kiedy miał lat 9. To było za włamanie i stawianie oporu przy aresztowaniu. Co? 9-latek? Wow, okej. Okay. Już w młodym wieku uzależnił się od narkotyków i wykazywał objawy socjopatii. No i tam właśnie w szkole zwracali uwagę na to, że no widać, że ma problemy z odróżnianiem dobra od zła, że nie znosi autorytetu, że cały czas się buntuje i że ludzie po prostu się go bali. No ludzie, jego rówieśnicy, też nauczyciele w szkole. Więc tak naprawdę od małego było wiadomo, że no będzie z nim problem. On urodził się w 1974 roku, a jego pierwsza ofiara została zamordowana w 1992. To była Joan Burchard, 29-letnia pielęgniarka. I w nocy 5 sierpnia 1992 roku Harvey włamał się do jej domu, więc wyglądało to tak, jakby właśnie miało to być tylko włamanie w celach rabunkowych. Ale ostatecznie ukradł tylko $50 i jego motyw właśnie był taki, że on najpierw podglądał te kobiety, które wybierał jako swoje ofiary, więc prawdopodobnie został, no powiedzmy, zwabiony, bo widział, jak ona rozbiera się w oknie. Jakoś zauważył, no nie, że ona tam jest. I 4 dni później znaleziono jej martwe ciało. Jeden z sąsiadów zgłosił na policję, że z mieszkania tej kobiety cały czas wydobywa się głośna muzyka, tak jakby radio, no radio czy tam jakaś płyta była włączona przez 3 dni non-stop. To było podejrzane dosyć. No tak, też bym się zdziwiła, jakby sąsiad od 3 dni słuchał tej samej piosenki. No więc kiedy tam weszła policja, to znaleźli jej martwe ciało leżące na podłodze w salonie. I autopsja wykazała, że ta kobieta została zgwałcona i pobita na śmierć. Harvey w tym czasie miał zaledwie 17 lat. Policja sprawdziła to mieszkanie i zauważyli, że właśnie jakaś część okna w sypialni została tak jakby zdemontowana, więc wiedzieli, że ten włamywacz czy ten morderca musiał dostać się przez tamto okno. Ale Harvey tutaj bez problemu uciekł z miejsca zdarzenia i tak naprawdę nie było po nim śladu. Policja nie wiedziała, że to jest ten człowiek. Zresztą oni już mieli z nim do czynienia, bo już wielokrotnie, jak mówiłam, wcześniej był w areszcie za jakieś drobne przewinienia, więc tak naprawdę nie wiedzieli, że mają go pod nosem. Właściwie po tym morderstwie on był aresztowany w związku z innym włamaniem, bo tam był złapany na gorącym uczynku i spędził w więzieniu 8 miesięcy. Kolejną ofiarą była 15-letnia Charlotte Schmoyer, która roznosiła gazety. I to wydarzyło się w czerwcu 1993 roku. Właśnie rano, 9 czerwca, Harvey zobaczył tą dziewczynę, jak roznosi gazety. No i wiadomo, że te gazety są roznoszone tak, no, o świcie, powiedzmy. Więc wtedy na pewno za dużo ludzi na ulicy nie było, więc no miał okazję, żeby ją zaatakować. Też musiał ją wcześniej obserwować.
Więc on ją porwał, zabrał do pobliskiego lasu, następnie zgwałcił, zadźgał na śmierć i też podciął jej gardło. No i tutaj, co zwróciło uwagę ludzi, to to, że kiedy już na tym osiedlu ludzie się obudzili, wyszli przed dom, żeby zabrać swoje gazety, to zobaczyli, że tych gazet nie ma. I jeden mieszkaniec znalazł porzucony ten wózek z gazetami i porzucony rower tej dziewczynki, więc stwierdził, że na pewno no, coś tutaj złego musiało się stać. Więc wezwano policję. Policja znalazła też słuchawki, widocznie ta dziewczynka słuchała muzyki, też słuchawki gdzieś tam porzucone między domami. Następnie zobaczyli jakieś smugi na szybach jednego z garaży, więc stwierdzili, że właśnie musiało dojść do jakiegoś ataku i że ta dziewczynka próbowała się bronić. Wtedy zorganizowali grupę poszukiwawczą, żeby przeczesali teren. Następnie znaleźli krew, potem znaleźli jej but, a potem trafili na jej ciało, więc on nawet nie przejmował się tym, żeby, wiesz, zacierać po sobie jakieś ślady. Znaleziono jej martwe ciało właśnie tam w lesie, schowane pod jakimś stosem drewna. Raport z autopsji wykazał, że została dźgnięta co najmniej 22 razy, wielokrotnie zgwałcona, no i do tego miała podcięte gardło. Więc już policja wiedziała, że ma do czynienia z naprawdę bardzo brutalnym, niebezpiecznym mordercą. I to w sumie wygląda na, też na takiego, który nie ma absolutnie nic do stracenia, bo nawet nie próbuje zakopać zwłok, prawda? Mhm. Albo nikogo się nie boi, nie wiem. No. W sumie mówiłaś, że nie znosiła autorytetów, więc ma to sens. Mhm. I co ciekawe, po morderstwie Charlotte, on znowu został zatrzymany przez policję tak mimochodem za przekroczenie prędkości, kiedy prowadził samochód. I zamiast, wiesz, go zatrzymać, nie wiem, jakoś bardziej na niego zwrócić uwagę, no to dostał tylko mandat i pojechał dalej, no nie? Więc jakby wielokrotnie policja była tak blisko, żeby go złapać, no ale nie wiedzieli, że to jest on. Kilka dni później włamał się do domu małżeństwa Johna i Denise Sam Kali i tam udało mu się ukraść kolekcję broni należącą do tego mężczyzny i też wypił ich whisky. I ten dom wyjątkowo mu się spodobał, bo jeszcze potem wrócił tam kilka razy, ale o tym później. Znowu kilka dni później włamał się do domu innej kobiety, którą też przez kilka dni obserwował. Możemy się domyślić, że właśnie miał zamiar również ją zgwałcić i zabić, ale kiedy włamał się do nich do domu i zobaczył, że ta kobieta śpi w łóżku ze swoim chłopakiem, to niestety postanowił zemścić się na dziecku. To była 5-letnia córka tego małżeństwa i on niestety potraktował to dziecko tak samo jak wszystkie inne swoje ofiary, bo również zgwałcił ją i wydawało mu się, że ją udusił. No i zostawił to dziecko w tym stanie i uciekł, ale jakimś cudem tej dziewczynce udało się przeżyć. Miesiąc później Harvey znowu zgwałcił i zamordował 47-letnią kobietę. Ona nazywała się Jessica Fortney i to była jego trzecia ofiara. Ona została pobita i zadźgana na śmierć. Jej ciało znaleziono w salonie i wszędzie w tym pomieszczeniu były ślady krwi na ścianach i tak dalej. No i tak jak mówiłam, on uparł się bardzo na ten dom małżeństwa o nazwisku Sam Kali i znowu tam wrócił. Bo 4 dni później po morderstwie Jessica wrócił, żeby prawdopodobnie zamordować Denise. Próbował włamać się do ich domu, ale oni już go uprzedzili, ponieważ zainstalowali sobie alarm przeciwwłamaniowy. I nie udało mu się wejść przez te tylne drzwi. I z tego co rozumiem, no to Denise znowu zgłosiła tą całą sytuację na policję i policja połączyła fakty i stwierdzili, że ten psychopatyczny morderca włamywacz nie spocznie, dopóki nie dorwie tej Denise. Mhm. Więc postanowili tak jakby no poniekąd zrobić z niej przynętę. Mhm.
wykorzystać okazję w sumie, ciężko się dziwić. Dokładnie, więc Departament Policji wysłał do niej do domu młodego policjanta, pana Briana, żeby właśnie pozostał w ich domu na wypadek, gdyby włamywacz zjawił się ponownie. No i znowu, kilka dni później, Harvey, tym razem z bronią w ręku, znowu próbował włamać się do domu Denise. Boże, co za upór. No, ale ten policjant cały czas był w środku. Więc pan Brian usłyszał, że właśnie on próbuje otworzyć tylne drzwi, co mu się nie udało. I potem widział, jak on włamuje się do domu do środka przez okno, które celowo pozostawili otwarte. Więc w końcu jak wszedł przez okno do domu, to ten policjant był gotowy. Powiedział, wiesz, stój, policja. Mhm. Wyobrażam to sobie. Freeze. Tak. No niestety Harvey nie posłuchał go i zamiast się zatrzymać, to zaczął do niego strzelać. On nie był stabilny. No tak, tak. No przecież to był jakiś bardzo... zaburzony. Szalony człowiek. I do tego niebezpieczny. Faktycznie, pewnie już mu nie, na niczym nie zależało po prostu. No w każdym razie ten policjant na szczęście też strzelił do niego. Miał dobry refleks. Ale wyobraź sobie, że ten Harvey zdołał uciec, mimo że był ranny. Co? Tak. Pozostawił za sobą ślady krwi, więc policja stwierdziła, że no dobra, zapewne będzie musiał udać się na jakieś pogotowie, bo został mocno zraniony, więc liczyli na to, że gdzieś go znajdą. No to trochę naiwne. No. Ale policja poza tym, że przeszukiwała teren, to też przeszukiwała wszystkie lokalne szpitale i ostatecznie udało im się go znaleźć w szpitalu. Także no debil w sumie, nie? No. Myślałam, że ten plan, o którym wspomniałaś, nigdy się nie powiedzie, ale widzę, że... No tak, bo ostatecznie on przyszedł na pogotowie dlatego, że był ciężko ranny i wiesz, chciał, żeby opatrzyli mu ranę postrzałową. No nie wiem, jakoś tak trochę to dziwnie sobie zaplanował. Dzień dobry, przychodzę z randomową raną postrzałową. To jest jakby normalne, tak? No tak, więc jak w tym szpitalu pojawili się funkcjonariusze policji, to on znowu próbował uciec. Ale tym razem już no, nie miał żadnej broni, nie miał jak uciec, więc po prostu musiał się poddać. No i tutaj właściwie... nie ma żadnego pola do dyskusji. No wiadomo, że był to bardzo niebezpieczny przestępca, który miał na swoim koncie bardzo dużo zbrodni. Więc Harvey został aresztowany, a następnie postawiony przed sądem. Podsumowując, oskarżali go o to, że prześladował kobiety, włamywał się do ich domów, zamordował 3 kobiety. Można powiedzieć, że jego modus operandi to było po prostu włamywanie się do domu przez otwarte okno. To podobnie jak z tym seryjnym zabójcą, o którym ja opowiadałam, który włamywał się, zabijał starsze osoby. Mhm. Też tak sobie szukał okazji, no. No właśnie. Tutaj jego odcisków palców nie zależli, bo zawsze miał na sobie rękawiczki. Poza tym elementem wspólnym było to, że wszystkie jego ofiary zostały zgwałcone, a zabite albo przez dźganie nożem, albo przez uduszenie. No i tutaj w przypadku Denise, której udało się uciec, tutaj podejrzewali, że on prześladował ją przez wiele dni i czyhał na kolejną okazję, co oczywiście w końcu się sprawdziło, no i dzięki temu byli w stanie go złapać. Mhm. No tak, brzmi to jak taki typowy seryjny zabójca, też jakiego znamy z seriali, którego życie w zasadzie sprowadza się do tylko i wyłącznie zabijania, prawda? Całe życie takie wokół... polowanie, tak, nie? Tak, dokładnie. No i mimo, że tutaj jego wiek, to że on miał niespełna 18 lat, zazwyczaj mógłby spowodować jakieś ulgowe traktowanie, no bo młodocianych przestępców jednak czasami traktuje się ulgowo ze względu właśnie na jakieś tam czynniki. No tak, no ale to wydaje mi się, że tutaj dużą rolę gra też to, że często młodocianych przestępców da się jeszcze resocjalizować, tak, może tak odwrócić jakieś procesy, prawda? No a tutaj w przypadku tego chłopaka, no to nie wiem, albo problemy psychiczne, albo po prostu taki człowiek, prawda? Bo co innego. No właśnie, więc tutaj to, że te zbrodnie były naprawdę bardzo brutalne, wywołały ogromne oburzenie. W ogóle cała społeczność była po prostu wstrząśnięta,
Poza tym to wszystko wydarzyło się w krótkim czasie, więc dobrze, że udało im się go zatrzymać, bo na pewno tych ofiar byłoby znacznie więcej. Więc w związku z tym wszystkim no, musiał być skazany jak po prostu dorosły. Mieli tutaj dowody DNA, no bo wiadomo, ofiary zostały zgwałcone. Mieli też relacje świadków i inne dowody fizyczne, które spowodowały, że nie było właściwie wątpliwości, że to on jest winny. I Harvey został skazany na łączną karę 97 lat pozbawienia wolności oraz 3 kary śmierci. Mhm. Bo w tamtym stanie, w tamtym czasie kara śmierci funkcjonowała. I tutaj prokurator okręgowy, zapytany w wywiadzie o całą tą sprawę, powiedział, że to były przerażające zabójstwa i stwierdził, że kara śmierci jest tutaj odpowiednia w tych okolicznościach, no i raczej sprzeciwu nie było. Mhm. I po zapadnięciu tego wyroku on jeszcze potwierdził, że uważa, że to jest kara odpowiednia. Z kolei Denise, która również została zapytana przez dziennikarzy o jakiś komentarz do tej sprawy, już po zakończeniu procesu, powiedziała, że nie ma zamiaru, wiesz, tracić swojego czasu na rozmyślanie o nim. Powiedziała, że idą dalej ze swoim życiem i powiedziała, że on jest bezużyteczny dla społeczeństwa, więc jeśli zabiją go w związku z tą karą śmierci, to nie będzie żadnej straty. No także, no tak to jest z tą karą śmierci. No jest to temat taki nieoczywisty. W każdym razie w 2006 roku jego egzekucja została zawieszona i było trochę zamieszania z tym procesem, bo on wnosił bardzo dużo apelacji i ostatecznie chyba proces za zabójstwo Joan został powtórzony, bo oni stwierdzili, że tą zbrodnię popełnił, kiedy miał 17 lat, więc nie jakieś tam były nieścisłości prawne, ale ostatecznie, kiedy jeszcze raz przeprowadzono ten proces, no to wynik był taki sam, no nie? Ale on tam bardzo dużo tych apelacji wnosił i tak później. I właściwie każda jego ofiara to było osobne postępowanie, powiedzmy, no nie? I tutaj w przypadku pierwszej ofiary był ponowny proces. W przypadku drugiej ofiary on zgodził się zrzec praw do apelacji w zamian za otrzymanie za to morderstwo dożywocia, tak jakby. Ale w 2013 roku podtrzymano karę śmierci w sprawie jeszcze tego trzeciego morderstwa. Więc w sumie, no nie wiem, to są jakieś tam szczegóły prawne. Tak naprawdę i tak istotne jest to, że on powinien w dalszym ciągu oczekiwać na tą karę śmierci. W sensie domyślam się, że ona się nie wydarzy, bo już teraz raczej takich rzeczy się nie robi, ale no jest na tym death row, jak to się mówi po polsku, w celi śmierci. Mhm. No. Co ciekawe, w 2019 roku sędzia z Pensylwanii jakoś nie wiem, czy publicznie, czy to było w rozmowie podczas jakiegoś tam spotkania w sądzie, zachęcił tego Harvey'a do rozważenia oddania swojego mózgu nauce i powiedział, że to mógłby być jedyny dar, jaki może dać społeczeństwu, czy coś takiego. Wow, sędzia się nie patyczkuje, no. No, nie no, to jest śmieszne, ale też tragiczne, no. Nie no, jest, no tak, nie, w ogóle nie, bo poszedł. Podczas pobytu w więzieniu Harvey przyszedł na islam i oczywiście podejrzewa się go o popełnienie innych przestępstw, konkretniej o próbę morderstwa Leslie Gerhardt. Ten atak wydarzył się 5 lat przed morderstwem jego pierwszej ofiary Joan, czyli wychodziłoby na to, że on by musiał mieć wtedy co, 12 lat? No. Nie wiem, jakaś masakra. Ale jakby podobny był ten modus operandi, czyli tam sprawca również wszedł do domu przez okno w sypialni, próbował pobić tą kobietę cegłą, ale ostatecznie uciekł, kiedy ktoś tam w domu zaczął krzyczeć i go spłoszył, więc on zostawił tą swoją ofiarę i uciekł.
No i właśnie Harvey i ta Leslie chodzili razem do szkoły podstawowej. No, czyli też mógł ją obserwować. Tak, i właśnie dlatego oni tutaj zrobili to połączenie, bo też podejrzewali, że on ją prześladował, wydzwaniał podobno do niej tam kilka tygodni przed tym atakiem, także jest bardzo prawdopodobne, że ją również próbował zamordować. Ale to by musiało być, kiedy on miał 12 lat, to masakra. Szokujące. No, także jak mówiłam, w dalszym ciągu przebywa w celi śmierci i właśnie wszystkie nagłówki dotyczące tej sprawy mówią, że jest to właśnie najmłodszy więzień celi śmierci, no nie? Nie wiem, straszne. Tak, to prawda. Ciężko sobie w ogóle wyobrazić dziecko robiące takie rzeczy, że naprawdę miałby zacząć karierę seryjnego mordercy w wieku 12 lat, a potem no 17-latek, to przecież ja siebie pamiętam, jak miałam 17 lat. I też ile on musiał mieć siły w sumie, żeby obezwładniać? Tak, właśnie może dlatego mówili, że był taki dobry w sporcie, może był po prostu wysportowany. Tak musiało być, no bo... Ale aż źle o tym myśleć w ogóle. Przyszła pora na mnie, na moją historię. Ja dzisiaj opowiem historię, która wydarzyła się w południowej Afryce. Przyznam szczerze, że patrzyłam po prostu po różnych krajach anglojęzycznych, aż trafię na coś, co mnie zainteresuje. I w pewnym sensie jest to sprawa bardzo podobna do spraw, które opowiadałyśmy wcześniej. Jest to w jakiś sposób dość typowe, ale szczegóły tej sprawy mnie zainteresowały, więc stwierdziłam, że wam opowiem. I 27 stycznia 2015 roku z miasta Stellenbosch na numer alarmowy dzwoni młody mężczyzna i w bardzo dziwny, spokojny sposób prosi dyspozytorkę o wysłanie pogotowia do jego domu. On tak nie do końca potrafi powiedzieć, co się stało, w taki bardzo dziwny sposób mówi. Ta kobieta się go pyta, czy jest ktoś, z kim mogłaby porozmawiać, jeżeli on nie jest w stanie mówić. On natomiast mówi, że jest sam i informuje tą dyspozytorkę, że jego rodzina została zaatakowana przez intruza siekierą. Aha. Całe to nagranie na numer alarmowy jest dostępne na YouTubie, ja wam oczywiście je podlinkuję. Jeżeli zapomnę, to przypomnij mi. I między osobą, która odebrała ten numer alarmowy, a chłopakiem, który na niego dzwonił, ten chłopak nazywał się Henry Van Breda. I Henry podaje kobiecie, z którą rozmawia, adres, numer telefonu i tak dalej, i ona tego adresu nie może znaleźć, bo adres, który on jej podaje, nie pasuje do miejsca, w którym on się znajduje. Że ten adres wyszukuje jej w jakimś innym miejscu. I wywiązuje się między nimi bardzo długa dyskusja, że ona nie widzi tego adresu. Jakaś taka dosyć dziwna, dziwnie się tego słuchało. I w ogóle cała ta rozmowa jest dziwna, ponieważ on na początku i potem jeszcze kilkukrotnie przez, ja mam takie przynajmniej wrażenie, i też to wspominają w artykułach, on jakby tak chichocze chwilami. Aha. Że tak jakby tak, wiesz, jakby tak nerwowo się podśmiechiwał pod nosem. Albo po prostu w taki sposób oddycha i to jest jakaś nadinterpretacja, który, i potem ja to też słyszałam, dlatego że wyczytałam to w artykułach, wiesz, co mi chodzi. No, ale takie dziwne dźwięki z siebie wydaje. No i właśnie, Henry mieszkał w domu z matką, ojcem, bratem i siostrą. Henry był środkowym dzieckiem, miał starszego brata Rudiego, ojca Martina, matka nazywała się Teresa, a najmłodsza w rodzinie była 16-letnia Marley. Ona była nastolatką, miała tam bodajże 16 lat. I niestety wszyscy członkowie jego rodziny zostali zaatakowani siekierą, jak już mówiłam. Oczywiście na miejsce przyjeżdża pogotowie i policja i okazuje się, że Marley jeszcze żyje, mimo wielu ran, wielu obrażeń, które jej zadano. Oczywiście natychmiast zabierają ją do szpitala na operację, no a policja zabiera się za oglądanie miejsca zbrodni. Przypytują również Henry'ego, który jest jedyną osobą, która przeżyła bez większego szwanku ten atak. I według Henry'ego w nocy, a w zasadzie nad ranem, do domu wdarł się włamywacz w masce, takiej wiesz, kominiarce, w rękawiczkach, ubrany na ciemno. Henry usłyszał go, ponieważ w nocy wstał do toalety. I gdzieś tam przez jakąś szparę w drzwiach zauważył, że ten włamywacz wchodzi do pokoju jego starszego brata i atakuje go siekierą. W zasadzie to nawet nie był pokój starszego brata, bo jak rozumiem, to chłopcy spali w tym pokoju razem, no tylko Henry poszedł do łazienki. Wtedy Henry jakby wykrzyknął o pomoc, nie pamiętał, co krzyknął, i przybiegł jego ojciec, który również został zaatakowany przez tego włamywacza siekierą.
a następnie włamywacz zaatakował jego matkę i siostrę, no a potem oczywiście Henry'ego, ale tutaj zmienił narzędzie zbrodni. Oczywiście między Henrym a włamywaczem doszło do szarpaniny. W jakiś sposób Henry wyszarpnął mu narzędzie zbrodni, a włamywacz zaatakował go nożem. Powiedział, że kiedy dochodziło do tego atakowania kolejnych członków jego rodziny, on po prostu stał tam zamrożony, nie był w stanie jakby się poruszyć. Właśnie tylko wykrzyknął, tak, do ojca. Nie pamiętał, jak już mówiłam, słów, jakie użył wtedy. Kiedy zamieszanie usłyszała matka Henry'ego, Teresa, no to ona właśnie wyszła z pokoju i zaczęła się pytać, co się dzieje, tak? I wtedy ten włamywacz musiał ją usłyszeć i zaatakować ją, a następnie siostrę Marley. Kiedy doszło do tej szarpaniny, włamywacz miał się śmiać według Henry'ego. Henry właśnie wyszarpnął mu tą siekierę i powiedział nawet, że był dosyć zaskoczony, jak łatwo mu to przyszło. W tym czasie słyszał też dźwięki, jakie wydawał jego brat po obrażeniach, jakie zostały mu zadane. No, ale niestety mimo to, że Henry zabrał mu tą siekierę, no to został jeszcze nóż, który ten mężczyzna miał w drugiej dłoni. Powiedział, że zaatakował go dosyć wolno i pociął go gdzieś na wysokości klatki piersiowej, gdzieś na ręce, no ale największą ranę miał w podbrzuszu, został dźgnięty. Mhm. Tak. Miało mu się udać zamachnąć się na włamywacza i go nawet uderzyć tą siekierą i włamywacz wtedy wypuścił nóż, czy też puścił go i uciekł. A wtedy Henry wyciągnął nóż jakby sam z siebie, bo udało mu się zamachnąć siekierą na włamywacza wtedy, kiedy on go dźgał w ten brzuch, niby, w klatkę piersiową. Niby. Niby, no bo jak to brzmi? No, no dobra. Powiedział, że nie był specjalnie wysportowany, nie biegał szybko, więc nawet jak zobaczył, że ten włamywacz ucieka, no to stwierdził, że i tak nie byłby go w stanie złapać. Według niego w domu mogło być więcej osób niż tylko ten włamywacz, z którym doszło do tej szarpaniny. No jest to historia dosyć dziwna, zwłaszcza, że gdy policja zaczęła oględziny miejsca zbrodni, okazało się, że w sumie z domu nic nie zginęło. Większość kosztowności była na dole, więc można powiedzieć na widoku nie trudno byłoby zgarnąć cokolwiek, laptopa, zegarek, no wiele tam było różnych kosztownych rzeczy, dlatego że była to bardzo bogata rodzina. Oni w 2014 roku wrócili do południowej Afryki, przeprowadzili się z Australii, gdzie spędzili bodajże około 8 lat. Na początku Teresa i Martin przeprowadzili się sami wraz z ich najmłodszą córką, dlatego że synowie zostali tam, bo uczęszczali tam na uniwersytet. Mhm. Zamieszkali na bardzo strzeżonym osiedlu, takim wiesz, ekskluzywnym, gdzie były płot pod napięciem, patrole przez 24 godziny na dobę, kamery takie termowizyjne, no generalnie prawie jak więzienie chyba to było strzeżone. No, co ma jakiś tam sens, dlatego że przestępczość jest tam na bardzo wysokim poziomie. No, tak. No i też ta historia z włamywaczem brzmi znajomo, bo ponoć bardzo dużo osób tam boi się tego typu napaści, czy też włamań. Mhm. Podczas śledztwa okazało się, że... Aha, bo tak, jeszcze Henry w ogóle powiedział, że on w pewnym momencie stracił przytomność. Dlatego, że do tego ataku doszło w zasadzie kilka godzin wcześniej, a on na numer alarmowy zadzwonił dopiero około godziny 7 rano. Okej, dziwne. Tak. Podczas śledztwa okazało się, że po ataku Henry zadzwonił do swojej ówczesnej dziewczyny Bianki. Ona oczywiście nie odebrała. W międzyczasie chyba też googlał numery alarmowe, no a następnie zemdlał, stracił przytomność. No i obudził się tam po prawie 3 godzinach i wtedy zadzwonił na numer alarmowy, żeby zgłosić ten atak. To już jest bardzo dziwne. No właśnie. Tak jak wspomniałam, na tym super strzeżonym osiedlu było wiele zabezpieczeń. No i oczywiście przyjrzeli się im bardzo dobrze i okazało się, że w zasadzie nie stwierdzono żadnego naruszenia tych zabezpieczeń. Więc coraz dziwniej wyglądała ta cała sprawa. Zaczęto też rozmawiać z ludźmi z otoczenia rodziny. No i w teorii, jak to zwykle bywa, wspaniała, kochająca się, bliska sobie rodzina. Mhm. Ale oczywiście była to sprawa bardzo medialna, no bo taki brutalny atak z siekierą, jeszcze, tak jak mówię, wiele osób
bało się tego rodzaju napaści, więc szybko media to podchwyciły. No i do mediów zaczęły przedostawać się różne dziwne informacje, też o życiu Henry'ego w Australii. Tak jak mówiłam, uczęszczał tam na uniwersytet w Melbourne, ale jak wkrótce później się okazało, został zawieszony w tej szkole właśnie i według artykułów, jakie czytałam, na studiach miał mieć ksywę Druggy. Mhm. Co wskazuje na to, że Henry miał problem z narkotykami. Pojawiła się też informacja, że rok wcześniej spędził czas w takiej klinice na odwyku, można powiedzieć. Ludzie z otoczenia rodziny mówili, że jego rodzice byli świadomi tego, że ma problem z narkotykami. Pojawił się ten mężczyzna, którego zajęciem jest kontaktowanie klientów z dealerami. Powiedział, że kojarzy Henry'ego ze zdjęcia, nie wiedział jak się nazywa, ale kojarzy go i że on faktycznie przychodził czasami sam, czasami z kolegami, przyjeżdżał czasami na motorze i kupował coś, co oni nazywali tyk, ale jak rozumiem, to jest metamfetamina. Poza tym miał być też w przeszłości przyłapany z czymś, co nazywali daga w różnych źródłach i jak rozumiem, to jest po prostu roślina, którą można rekreacyjnie używać i ona przynosi podobne skutki jak marihuana na przykład. Mhm. W połowie 2016 roku, oczywiście tutaj cały czas w tle trwało śledztwo, w połowie 2016 roku Henry oddaje się w ręce policji za radą swojego prawnika, no bo oczywiście oni go podejrzewali, bo nie było żadnych innych podejrzanych. Mhm. I wkrótce później zostaje oskarżony o 3 morderstwa i 1 usiłowanie. Tutaj chodzi o jego siostrę, dlatego że uwaga, jego siostra po tygodniach w szpitalu przeżyła. To ona mogła coś powiedzieć. No właśnie, niestety nie. Dlatego, że Marley, podobnie jak cała reszta rodziny, również otrzymała ciosy w głowę. Aha, i nie pamiętała. Nie pamiętała nic właśnie z tamtego wieczoru, więc ona tak naprawdę nie była żadną pomocą tutaj. Kiedy upubliczniono wizerunek Henry'ego, to pojawiały się osoby, które na przykład widziały, była kobieta, która widziała około 2 tygodnie przed morderstwami Henry'ego z jakimiś kolegami, który pod sklepem bardzo głośno tam śpiewał i tańczył bodajże do jakiejś wulgarnej piosenki i także na przykład obnażył się, po prostu rozpiął rozporek i zaczął machać tym, co tam ma i wykrzykując jakieś obelżywe rzeczy do dziewczyn, które przechodziły i to były rzeczy w stylu, co on chce z nimi zrobić. Ojej. Tak. Pojawiła się też kobieta, która pracowała na terenie tego osiedla, na którym mieszkali jego rodzice, która powiedziała, że on wykrzykiwał do niej te same słowa, to są jakieś chyba rymy z piosenki czy coś. W jednym z artykułów był nawet cytat, ale to było bardzo brzydkie, nie będę tego tłumaczyć tutaj. I też wykrzykiwał, co by tam z nią nie zrobił za pomocą tych rymów. I ona powiedziała, że miała wrażenie, że on jest pod wpływem narkotyków, a jakiś inny pracownik powiedział jej, a proszę tam nie zwracaj na to uwagi, bo to jest u niego normalne. Aha. Więc no chyba jednak nie była to taka idealna rodzina bez problemów, skoro robił takie rzeczy. Chciałam zażartować, że może po prostu bardzo lubił tę piosenkę. No pewnie tak, nie? Ale jakby nie wiem, czy z tego powodu się, nawet jeżeli lubisz jakąś wulgarną piosenkę, okej, wszystko jest dla ludzi, to nie wyciągasz penisa na parkingu, nie? Więc. Ale zawsze mi się przypomina mi się teraz Był sobie chłopiec. Jak on tam chodzi po szkole, śpiewa shake that ass, watch yourself. To prawda. To chyba było dużo gorsze z tego, co pamiętam, te słowa. Swoją drogą dawno nie widziałam tego filmu. Ja znam na pamięć, ale też chyba dawno nie widziałam. Trzeba nadrobić. Zdecydowanie, no jakiś miły wieczór. W jednym z artykułów wspominają też panią, która miała na imię Michelle, to była koleżanka Teresy, matki Henry'ego i mówiła, że Henry zawsze był trochę inny, że gdy ich rodziny się spotykały, spędzały razem czas, to on zawsze gdzieś był z boku, że jej dzieci nie bawiły się tak z Henrym, w ogóle mało się bawiły z Henrym w kontraście do tego, jak spędzały czas z Rudym, czyli z tym starszym bratem, że Henry zawsze gdzieś tam był jakimś samotnikiem, że na zdjęciach wszystkie dzieci siedzą razem, a on siedzi z boku na przykład. Ale wiesz, czasami jak czytam takie cytaty ludzi z otoczenia kogoś, kto popełnił jakąś zbrodnię, zastanawiam się, czy to nie jest takie trochę, o, miał humor tam w grudniu 1999 i siedział z boku, a już wiedziałam wtedy, że coś jest z nim nie tak, wiesz co mi chodzi? Czy to nie jest takie trochę na wyrost? Ale Michelle powiedziała też, że słyszała od innej znajomej, że dzień przed morderstwami Teresa miała powiedzieć Henry'emu, że nie dostanie od nich już ani centa. I też z innych źródeł wynikało, że ojciec miał mu obciąć, wiesz, to jego kieszonkowe, powiedzmy.
Oho, czyli ja chyba o tym mówiłam w zeszłym tygodniu, tak? Nie, czy nie, 2 tygodnie temu. Tak. Za kieszonkowe można się bardzo wkurzyć. Tak, dlatego jest tutaj dużo cech wspólnych. Jeszcze też wyczytałam, że Henry miał też poczucie, że rodzice w jakiś sposób wolą Rudiego, czy w jakiś sposób go faworyzują może w ten sposób. W międzyczasie, bo we wrześniu 2016 roku, ponoć Henry został przyłapany wraz ze swoją dziewczyną z marihuaną właśnie w Cape Town i zostali za to aresztowani, no ale oczywiście wyszli za kaucją. Podobnie zresztą jak wcześniej wyszedł za kaucją po tym, jak oskarżyli go o 3 morderstwa i usiłowanie zabicia siostry. Ale warto też powtórzyć, że on pochodził z bardzo bogatej rodziny. Oboje jego rodzice pochodzili z bogatych rodzin. On, gdyby nie był winny tej całej zbrodni, jak rozumiem, odziedziczyłby kilka dobrych milionów. Mhm. I właśnie znalazłam, szukając materiałów na temat tej sprawy, znalazłam takie dosyć ciekawe źródło, to też Wam podlinkuję. To była taka seria filmików na YouTubie, w których wypowiada się, a w zasadzie opowiada o całej sprawie. Pani, którą nazywają ekspertem prawnym, opowiada o całej sprawie, o tym, co się dzieje w sądzie, o tym, jakie argumenty przedstawiła obrona, jakie argumenty przedstawił oskarżyciel czy też prokurator. Także podlinkuję Wam to wszystko, bo dosyć ciekawe. Nie mogę powiedzieć, że nadążałam za wszystkim, co ta Pani mówi, bo oczywiście używała dużo określeń, które nie występują w języku codziennym. Znaczy nie, no śmieję się, da się to zrozumieć, ale tak widać, że Pani się zna. No i właśnie, ona dosyć dokładnie opowiadała o tym, co się działo w sądzie. I chciałabym Wam kilka z tych rzeczy przytoczyć. Henry w sądzie zeznawał, co myślę, że jest istotne, bo często jednak... ludzie, którzy popełniają tego typu przestępstwa, unikają tego, prawda? Natomiast on cały czas nie przyznawał się do winy. Opowiedział tą samą wersję historii, którą Wam wcześniej opowiedziałam. I tutaj pani prokuratorka poprosiła go o przedstawienie tego, jak ten atak według niego wyglądał. Czyli dali mu normalnie siekierę i on pokazywał na kimś tam, tak, w jaki sposób ten atak przebiegł. No i ta pani prokurator wypowiada się w programie 60 Minutes i mówi dziennikarce, że no to jest trochę dziwne, bo większość osób w jego sytuacji nie pamiętałaby szczegółów, a on przedstawił to w taki, jak ona to nazwała, prawie choreograficzny sposób. Mhm. Natomiast no nie wiem, czy można się tego czepić, może po prostu tak świetnie zapamiętał tą całą traumatyczną sytuację, nie wiem. Przeanalizowano na miejscu zbrodni oczywiście dokładnie wszelkie ślady butów, to w jaki sposób i gdzie wylądowała krew, tak? Wszystkie rozbryzgi, ubrania Henry'ego i też to się dowiedziałam z filmiku, gdzie wypowiada się ta pani ekspert od prawa. Tak jak wspomniałam, kiedy doszło do zbrodni, Henry powiedział, że był w łazience. Mhm. Poszedł tam ze swoim telefonem, więc oznacza to, że poszedł na dłużej. Powiedział, że nie wie, ile dokładnie tam był, a kiedy usłyszał, że coś się dzieje, to po prostu naciągnął spodnie i wyszedł z tej łazienki. I ponoć dowody jego wizyty jakby zostały w toalecie, a dodatkowo też na jego ubraniach oczywiście poszukiwali plam krwi, żeby pobrać próbki DNA, czyja to krew i tak dalej. Były też ślady tej wizyty właśnie na wewnętrznej stronie jego ubrań. No i według obrony miało to świadczyć o tym, że dziwnym co najmniej byłoby, że on, przepraszam, siedząc na toalecie, postanowił dobra, pójdę teraz po siekierę i zadźgam swoją rodzinę. Wiesz, o co mi chodzi? No, ale to jest strasznie dziwne. No dziwne, ale no, ja o tym nie widziałam nigdzie indziej informacji, tylko w filmiku tej pani, nie? Rozumiem, że chodzi o kupę. Tak, no tak. Mam, nie powiedziałam tego? Nie, no dobra, to poszedł zrobić kupę, no i efekt tego w toalecie co stało. Czyli została kupa w toalecie i na jego majtkach. Tak, i ślady tego, że po prostu naciągnął te spodnie. To faktycznie dziwne tak z kupą iść i mordować, prawda? Ludzi. No, no jakby wiem, że ludzie mają różne poczucie, jeżeli chodzi o higienę, ale to taka mnie to dziwna teraz sprawa. Przekonuje. To jest dziwne. Jest to dziwne. Chyba, że to miało być jakieś jego alibi. To jeszcze bardziej skomplikowane, nie? Ja nie mogłam ich zabić, bo ja robiłam kupę w tym czasie. Tak. Poza tym obrona też wezwała kilku takich świadków, ekspertów. Był też lekarz, który opowiadał o tym, że po morderstwach zdiagnozowano u Henry'ego epilepsję.
I to taki rodzaj, który mógł doprowadzić do ataku, przy którym mógłby stracić przytomność na dłuższy czas, czyli to miałby potwierdzać jego wersję wydarzeń, a nie to, że się typ siedział przez 3 godziny i zastanawiał się, co zrobić, czy zadzwonić na numer alarmowy, czy nie. Aha. I to też miało tłumaczyć sposób, w jaki rozmawiał przez telefon, jak zadzwonił na numer alarmowy, że po tym ataku typowym byłoby, żeby był taki oszołomiony, że ciężko byłoby mu, wiesz, zebrać słowa i gdzieś tam panować nad własnym ciałem. No natomiast ciężko gdybać, nawet jeżeli w tamtym momencie, już w zasadzie po 3 latach cierpiał na tą chorobę i to mu groziło i coś takiego mogło się stać, no to ciężko stwierdzić, czy tak mogło też być kilka lat wstecz, prawda? Więc to takie trochę dalekosiężne wnioski. Dużo tutaj było argumentów z obu stron, jeżeli chodzi o DNA, o właśnie ślady krwi na ubraniach Henry'ego, ponieważ tutaj obrona, jak rozumiem, zarzucała, że nie wszystkie próbki zostały zbadane, nie odpowiednie laboratorium się zajęło tymi próbkami DNA i dużo takich, wiesz, małych szczegółów wyciągali. Też pojawiła się tutaj wątpliwość, czy może faktycznie było kilka narzędzi zbrodni, dlatego że na siekierze nie znaleziono DNA Marley, jak rozumiem, czyli tej siostry. No ale tutaj to tłumaczyli, że umiejscowienie tych ciosów i to, że już tyle krwi było na niej wcześniej, mogło w jakiś sposób doprowadzić do tego, że ta krew Marley nie została na siekierze. Tutaj szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem, bo nie jestem naukowcem, specjalistą od DNA. Natomiast jeżeli ktoś wie, jak to działa w szczegółach, to napiszcie nam w komentarzach, bo nie wiem. No tutaj prokuratura wezwała na świadków specjalistów, którzy stwierdzili, że rany na ciele Henry'ego on zadał sobie prawdopodobnie sam. No tak właśnie myślałam. Tak, za tym przemawiało to, że większość z nich była dosyć płytka, ledwo przebiły skórę, a poza tym one były wszystkie takie zbyt równe i jednolite. Że gdyby faktycznie doszło do tych zranień podczas szarpaniny, to one wyglądałyby zupełnie inaczej. Dodatkowo jedynym odciskiem palców na nożu, który dźgnięto Henry'ego, był tylko jego odciski. No ale on powiedział, że to dlatego, że on wyciągnął sobie ten nóż, no a jak zeznał wcześniej, włamywacz miał na sobie rękawiczki. No więc tu, okej, ma to jakiś sens. No ale prokuratura też przypomniała, że z domu nic nie zginęło, że osiedle było super strzeżone, nie stwierdzono żadnego naruszenia, nie stwierdzono żadnych śladów włamania w domu tych państwa, ani też żadnego naruszenia tego płotu, przypominam, pod napięciem. Chociaż faktycznie obrona tu wspominała, że po godzinie 3:37 oni podali, zadzwonił alarm właśnie na tym osiedlu. No więc w sumie może ktoś się jednak włamał, no ale to w takim razie w jaki sposób wszedł do domu, jak nie było żadnych śladów włamania i czemu nic nie wziął? Jakby no nie trzyma się to kupy za bardzo, prawda? Nie trzyma się kupy, ale jest wiele znaków zapytania. Bardzo dużo znaków zapytania, tak. Jak rozumiem, na miejscu zbrodni nie było też tutaj cudzysłów obcego DNA. Wszystkie ślady należały do rodziny, tam znaleźli jakiś włos, ale no wiesz, też ludzie mają gości po prostu, tak? Stwierdzono też, że historia Henry'ego nie trzyma się kupy, kiedy mówi o tym, że włamywacz miał uciec i wyjść bodajże przez tylne drzwi przy kuchni, no bo wtedy zostawiłby za sobą ślad krwi idący w dół. Mhm. A czegoś takiego ponoć nie było. Poza tym też nie było tam na dole takich śladów krwi, które mogłyby świadczyć o tym, że ktoś faktycznie tamtędy uciekł. Znaleziono jakieś kropeczki krwi, no ale jacyś eksperci udowadniali, że to dalej nie świadczy o tym, że uciekał tamtędy włamywacz, który, czy w zasadzie morderca, powinnam mówić, nie włamywacz. Mam trochę wrażenie czasami, że to jest tak, ilu ekspertów sobie weźmiesz, to tyle wersji wydarzeń usłyszysz. Aha, dokładnie. No i cóż, w programie 60 Minutes dziennikarka rozmawia z ciotką Henry'ego, siostrą jego matki, która stoi za nim murem. Mówi, że będzie go wspierać, że wspierała go i dziennikarka się pyta, czy zadała pani mu kiedyś pytanie, czy on to zrobił. Ona powiedziała, że nie. Bardzo ostrożnie w ogóle o tym wszystkim mówiła i tak delikatnie. Marley się tam nie wypowiada, natomiast domyślam się, że to było straszne, traumatyczne dla niej przeżycie. W tym programie wypowiada się też nowa dziewczyna Henry'ego, którą on poznał już po morderstwach. Poznali się w jakiejś szkole kucharskiej, coś takiego. I ta dziewczyna ma na imię Daniela i ona w tamtym momencie miała chyba 23 lata i na początku, kiedy go poznała, to rozmawiali o Australii, bo ona chyba wiedziała, że on tam mieszka. Mieszkał. Ale nie wiedziała o tym, co zrobił i dowiedziała się z artykułu. Natomiast dziennikarka się jej pyta, no była pani zawiedziona, w jakiś sposób, nie wiem, oszukana, a ona mówi, że nie, że to po prostu jej wyjaśniło, czemu on tak mało mówi o sobie i czemu jest taki nieśmiały.
I powiem ci, że typka naprawdę absolutnie ślepo w niego wierzy. Ona mówi, że żaden z argumentów nie przemawia do niej, przedstawiony w sądzie, i że ona wierzy w jego niewinność i też nigdy go nie zapytała, czy on to zrobi, bo wie, że jego po prostu na coś takiego nie byłoby stać. No widzisz, bo wydaje mi się, że tutaj jest dużo takich za i przeciw, i jeżeli ktoś faktycznie stoi za nim, to widzi tylko te, wiesz, tylko tą jedną część tej historii. Tak, tak, no zdecydowanie. Więc to tutaj dziewczyna naprawdę, ta dziennikarka takiego, wiesz, nie oszczędza jej, powiem ci. Oczywiście jest dosyć kulturalna, tak, jest dosyć delikatna, natomiast mówi, nie zastanawiała się pani nigdy nad tym, a nad tym się pani nie zastanawiała, a nie uważa pani, że należałoby zadać pytanie, czy to zrobił, czy nie. Także no tak dosyć wprost zadaje pytania. No bo tak jak mówiłam, Henry po tym, jak został oskarżony, on prowadził w miarę normalne życie. Oczywiście najpierw mieszkał z wujkiem i tam w mediach się pojawiały jakieś zdjęcia tam jego z wujkiem i z psami na plaży czy coś takiego. No ale potem z uwagi na zainteresowanie mediów przeprowadził się do jakiegoś małego domku i osobie wynajmującej powiedział, że... Nie powiedział oczywiście, kim jest. Powiedział, że jest z Johannesburga i studiuje na lokalnym uniwersytecie. Jego rodzice mieszkają w Australii. Mhm. Czyli częściowo wykorzystał gdzieś tam swoją historię i to, że rodzice mieszkali w Australii. No w sumie rozumiem, czemu się ukrywał, nie? No, nie jest to ciężkie. Znalazłam też artykuł, w którym wspominają, że pojawił się też jeszcze jeden chłopak, który był byłym chłopakiem Marley. On pochodził z jakiejś rodziny, która była zaprzyjaźnioną rodziną rodziny Henry'ego. I znaleziono korespondencję pomiędzy tym chłopakiem a Marley, w którym on w jednej z wiadomości on pisze, że chciałby zabić wszystkich dookoła niej, a chodziło o jakiś tam konflikt, że ona mu napisała, że się pokłóciła z rodzicami, czy coś takiego, że oni się tam jej o coś czepiali i generalnie on tam potem mówi, w sądzie bodajże tak mówił, że no oczywiście, że w ogóle żałuje, że coś takiego napisał i że to nie było okej, no ale ta wiadomość brzmiała na taką wiadomość wspierającą, że on jej mówi, o jak mnie potrzebujesz, to do mnie zadzwoń i tak dalej. No ale faktycznie dziwny wybór słów, nie powiem. I ten chłopak powiedział, że dowiedział się o zabójstwach, kiedy napisał do Marley wiadomość, ale nie otrzymał żadnej wiadomości zwrotnej. Ona się do niego nie odezwała. Kiedy próbował dzwonić, też nikt nie odbierał. No i dowiedział się od swojej matki, która poszła tam sprawdzić bodajże, czy wszystko jest okej u tej rodziny. Nie? No więc on odpadł, mimo tej głupiej wiadomości, jaką wysłał. No i cóż, Henry usłyszał wyrok na temat swojej sprawy po 67 dniach bodajże, dlatego że rozprawa zaczęła się 4 kwietnia 2017 roku, a zakończyła się na początku czerwca. I Henry został skazany na 3 dożywocia plus 15 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zamordowania siostry. Daniela w programie, czyli ta dziewczyna Henry'ego, Daniela w programie pokazuje listy miłosne, jakie on jej pisze z więzienia. Dalej jakby, wiesz, z niezachwianą wiarą w niego. Oczywiście dziennikarka pytała się też jej, czy wyobraża sobie żyć z kimś, kto musi spędzić życie w więzieniu do końca już. No to ona powiedziała, że na tą chwilę tak, ale ciężko jej powiedzieć, wiadomo jak to będzie. No i co, no taka bardzo, bardzo dziwna sprawa. Cieszę się, że natrafiłam na filmiki tej pani ekspertki. Kiedy sędzia jakby podawał motywację dla wyroku, jaki wydawał, no to wspomniał o tym, że Henry nie był przekonującym świadkiem, dlatego że często sobie przeczył. Oczywiście tutaj doszły też te rany, które sobie prawdopodobnie sam zadał. Brak jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa w tym domu, tak, śladów włamania. Wiem, że w 2018 roku próbował składać apelację, która została odrzucona, ale znalazłam też artykuł z tego roku, chyba z czerwca nawet 2022, gdzie mówili, że został on przeniesiony do innego więzienia, ponieważ został on zaatakowany przez członków gangu prawdopodobnie. Ale jak wynikało z tego artykułu, ten atak może nie mieć nic wspólnego z tymi przenosinami, dlatego że on wcześniej, zanim został zaatakowany, poprosił o przeniesienie. Mhm. No ale tak, do takiego ataku doszło tak czy inaczej. No i też w tym samym artykule napisali, że postanowił nie oskarżyć osoby, która go zaatakowała w więzieniu. No ale w sumie to by pewnie go kosztowało jeszcze więcej zdrowia i nerwów, znając życie. Jakby, no w więzieniu o to mi chodzi. Że jakby oskarżył kogoś, kto... Aha. No, to domyślam się, że jeszcze bardziej by mu żyć nie dawali. Kapuś. Mhm. No dobrze, no. Ciekawe. W sumie przyznam, że nie jestem przekonana co do tej winy.
Tak w sensie, myślisz? W sensie po prostu nie wiem. Okej. No ja chyba jednak jestem trochę przekonana, bo jak usłyszysz tą rozmowę, jak dzwoni na numer alarmowy, brzmi to co najmniej dziwnie. Nawet jakby wziąć pod uwagę, że dostał wtedy tego ataku, no to kto miał popełnić tą zbrodnię? No właśnie, jakby po prostu mówię, że nie wiem, jest to bardzo dziwne, no niby on, ale z drugiej strony też nie wiem, po co on miałby to robić, takie wiesz, no dziwne. No tak, no bo jeżeli faktycznie, no tutaj jakby, jak rozumiem, jak się wypowiadała pani prokurator w 60 Minutes, to ona powiedziała, że oni przyjęli taką, taki ciąg zdarzeń, że prawdopodobnie doszło między rodziną do jakiejś, wiesz, dyskusji czy kłótni. Możliwe, że na jakiś powracający temat to pasowałoby do tematu uzależnienia od narkotyków, jego problemów, że zawalił szkołę, no jego ojciec też był z tego powodu niezadowolony. Zwłaszcza, że to chyba nie był głupi chłopak tak ogólnie, więc domyślam się, że rodzice mogli być z nim sfrustrowani, jeżeli faktycznie miał problem z narkotykami. A jeszcze wszystkie cechy tej zbrodni, jak ona wyglądała, gdzie miała miejsce i tak dalej, przypominają jednak taką zbrodnię w szale, która jednak jest popełniana przez osoby z najbliższego otoczenia, a nie przez jakichś, wiesz, obcych ludzi, prawda? No może być. Więc no, przekonuje mnie to, natomiast zastanawia mnie ta, bo to, że dziewczynę jeszcze jakoś tam był w stanie omotać, jakkolwiek źle to brzmi, no to okej, pokazał się jej z jak najlepszej strony, jak najspokojniejszej i tak dalej. Ale ta ciotka? Przecież to jej siostra zginęła, więc coś musi być w nim takiego. Albo faktycznie może miał jakiś atak, który tak, no naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Chociaż wiadomo, że też jak ktoś przez dłuższy czas bierze takie narkotyki jak metamfetamina, no to skutki tego też są różne, prawda? No cóż. No nie dowiemy się. Tak, no tak, bo on oczywiście do samego końca utrzymywał swoją niewinność. No to co, to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.